Cześć, cześć. Of course, it's really nice to play in front of these people, but I think for us it's not so good because these results show like we wasn't ready for this match, and I know we can cry today. It's normally sometimes lose, sometimes win, but like this without power, without anything to lose, it's really bad. No tak, fantastyczne, myślę, spotkanie w naszym wykonaniu. Zagraliśmy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o takie elementy jak blok, zagrywka i od początku ustawiliśmy sobie zespół Resowi. Cieszy to, że wygraliśmy przy tak licznej publiczności, co świadczy o tym, że mamy dużo kibiców, a siatkówka jest w Polsce naprawdę bardzo popularna i myślę, że należą się też brawa i gratulacje dla kibiców z Rzeszowa, bo naprawdę byli głośni. Generalnie można powiedzieć, że mecz, który ocenialiśmy jako sportowo możliwy do gry takiej na dystansie 5 setów, bardzo wyrównany, ciekawy taktycznie, podparty doskonałą grą zawodników, no niestety nie przydarzył się. Nie chcę wchodzić dokładnie w powody, bo to nie jest tak łatwo. Oczywiście ten moment ligi nie jest ani momentem, żeby być w super formie, ani być kompletnie bez formy, ale różnica w dyspozycji tej ogólnie mówiąc fizycznej, dyspozycji dnia, jak chcemy, możemy tutaj dobierać słowa, była zbyt duża. To się przełożyło przede wszystkim na niesamowitą skuteczność gry w elementach decydujących w męskiej siatkówce o wyraźnej przewadze, którą widzieliśmy. Skry to był oczywiście atak i blok, czyli szybkość, tempo gry, dynamika, moc uderzenia była atutem Skry. Warto zwrócić uwagę, że Skra miała jeden bardzo słaby element jak na ten zespół, zagrywkę. Oni w ogóle dzisiaj praktycznie nie funkcjonowali w zagrywce punktowej i tu wydawało się, że Asseco Resovia, mając 50-paroprocentowe, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszym secie, nawet blisko 60-procentowe przyjęcie, 50-procentowe przyjęcie w drugim secie, nie umiała nawiązać równowagi, wyrównać tego tempa gry na siatce, w żaden sposób zniwelować. No tu przykładem takim aż nadto jaskrawym jest zerowa zdobycz punktowa Asseco Resovii w blokach. To się zdarza, no naprawdę, jak to mówimy, właściwie to się nie zdarza. To się nie powinno zdarzyć na tym poziomie. I think they play better than usually. I speak with these guys and they said they have a problem with some teams who is the last in this league, but today they play like this. But we are playing really bad today. I think it's the worst match in this part of season. But everything that we can do nothing, we just can look what was the problem. And to try to change it for the future, because this is just one lesson for us. W dwóch zdaniach mogę tylko powiedzieć tyle, że jesteśmy zadowoleni z całej pierwszej rundy. Naprawdę graliśmy dobrą siatkówkę, myślę podobnie jak zespół z Rzeszowa. I tak naprawdę ta wygrana daje nam tylko i wyłącznie 3 punkty, ale sezon trwa i myślę, że nasze mecze będą dostarczały jeszcze dużo, dużo emocji i kibicom. I fajnie by było, jakby zawsze się kończyło spotkanie takim bliskim.
Ja żałuję jednego, że w tym meczu właśnie dwa zespoły nie spotkały się, mając taki potencjał sportowy jednej, drugiej drużyny, bo ten mecz jest meczem prestiżowym, jest meczem o 3 punkty, ale to nie jest mecz, który o czymś rozstrzygnął, czy kogoś już przekonał, że jedna z drużyn, czy druga jest zdecydowanym już do końca faworytem. Natomiast ślad w głowie na pewno jakiś zawodnikom Asekoresowi zostawi, bo musi zostawić. Oby to był taki ślad napędzający i motywujący. Dzisiaj było widać, że nastąpił ten demotywujący, ta dobra i skuteczna gra. Nieraz w akcjach pozornie wyglądających za przegrane Skra zdobywała punkt. No, podcinanie skrzydeł, to się mówi, walka ze sobą dotknęła dzisiaj Asseco w całej, bym powiedział, szerokości gry siatkarskiej, we wszystkich aspektach, do czego właściwie się nie dotknęli. Dlatego nie chciałbym się bardziej o zawodnikach wypowiadać personalnie, choć w czasie meczu komentując, no nie dało się omijać słabej gry kolejnych zawodników. Ale właśnie mówię, że to dotknęło wszystkich graczy Asseco, to mówi o dyspozycji dnia, o dyspozycji na ten moment sezonu. I tylko takie znajduję na dzisiaj na gorąco wytłumaczenie. Innego nie, bo różnica w umiejętnościach nie jest tak wielka. Różnica indywidualna jednej i drugiej drużyny w graczach, czy nawet w poziomie zgrania drużyn, też nie jest aż tak dająca aż taką negatywną różnicę. Bym powiedział wręcz odwrotnie. Skra gra jednym takim większym monolitem od pewnego czasu. I tu znajdowaliśmy drobną przewagę, że kilka akcji Skra może wygrać tak zwanym siatkarskim, fajnym sposobem, improwizacją, czego może nie mieć na dzisiaj jeszcze Asseco. Ale sportowo to miał być mecz o wiele bardziej wyrównany, a taki nie był.